Maciej Folting, bramkarz i kapitan zespołu gości. Przypuszczałeś zapewne, że będziesz miał sporo pracy w hali przy startowie 13, ale aż tyle? Szczególnie w pierwszej połowie problem pojawił się, ponieważ rekord bardzo dobrze wyprowadził kontrataki. 3 bramki dostaliśmy praktycznie, straciliśmy do pustej bramki. Zawodnik z drużyny rekordu stał na drugim słupku, dokładał nogę praktycznie i myślę, że to nas pogrążyło. Te dwie pierwsze bramki też bodajże po 40 sekundach i zaczęliśmy się delikatnie już chwiać na nogach. No ale udało nam się wyciągnąć na 2-1, liczyliśmy, że jeszcze powalczymy, no ale tutaj wyszła klasa drużyny rekordu. Nie da się ukryć, że na parkiecie dostrzegalne było to, iż są problemy komunikacyjne i ze zrozumieniem w poszczególnych czwórkach. Ja myślę, że tu chodzi o czas spędzony ze sobą na boisku. Było bardzo głośno na hali przez kibiców jednej i drugiej drużyny, a mimo wszystko drużyna rekordu potrafiła utrzymywać się przy piłce. Zawodnicy znali swoje ruchy, wiedzieli kto w którym momencie, gdzie się pojawi. U nas jeszcze tego nie ma, ponieważ jesteśmy młodą drużyną, cały czas potrzebujemy tego czasu, żeby się zgrać. Więc myślę, że jeśli będziemy grać tą samą ekipą coraz dłużej, to mimo iż będzie głośno na hali, nie będzie problemu, żebyśmy się porozumieli. Bo potrafimy ze sobą rozmawiać, obojętnie czy to po angielsku, czy po hiszpańsku, no ale tutaj przy takim dopingu potrzebne jest to coś więcej. To zgranie, takie to doświadczenie, obycie razem wspólnie na boisku. Gdybyś miał już dzisiaj to pytanie na koniec naszej rozmowy, określić cel Akany Orła na ten sezon. Bezpiecznie 6 czy medal? Bezpiecznie 6, ponieważ chcemy, jeśli uda nam się to jak najszybciej zamknąć, 6, wtedy możemy porozmawiać jeszcze raz i powiemy, spojrzymy w tabelę i powiemy, jakie te cele wyżej możemy sobie stawiać. Więc na ten moment i sprawa nie jest zamknięta, chcemy znaleźć się w pierwszej 6 i dopiero później mówić o tym, co będzie dalej. Jesteśmy Beniaminkiem, zdajemy sobie z tego sprawę i musimy też swoje frycowe zapłacić, chociażby tak jak z meczami z rekordem. Zatem do zobaczenia przy okazji meczu w rundzie finałowej rekord Akana Orzu. Również mam taką nadzieję, do zobaczenia. Generalnie wszyscy chyba w hali przy startowej 13 spodziewali się dużej jakości widowiska, tymczasem już na wstępie zobaczyli tsunami w wykonaniu biało-zielonych. Czyli te jakości zobaczyli od razu, od początku, tak jak i było zapowiedziane. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, dwa uważam bardzo dobre zespoły walczące o mistrza, bo Jelcz to jest drużyna pomimo Beniaminka, naprawdę ma fajnych, ciekawych zawodników i dzisiaj naprawdę momentami pokazała, że gra naprawdę na wysokim poziomie. Cieszę się, że my nie pozwoliliśmy rozwinąć im skrzydeł, zagraliśmy świetne spotkanie, uważam, takich jak najwięcej i do przodu. Poza skutecznością należałoby Was pochwalić przede wszystkim za niesamowitą koncentrację na dystansie 40 minut. No można powiedzieć, że wymagane już od nas, żeby ta koncentracja była przez 40 minut, a nie tylko wtedy, kiedy strzelamy szybko bramki i myślimy już, będziemy bojać w obokach. Niech każdy wie, że rekord Bielsko-Biała to nie jest drużyna, która tylko fajnie gdzieś tam gra, dużo potrafi z teoretycznie słabszymi przeciwnikami grać i strzelać im bramki. My potrafimy z lepszymi, tymi, którzy grają o mistrza. Pokazaliśmy to dzisiaj i warto się z tego cieszyć. Są w drużynie kłopoty zdrowotne, tego się nie da ukryć, natomiast tempo rozgrywek nabiera rozpędu. Już w tym tygodniu, w piątek, mecz pucharowy w Polkowicach, przerwa reprezentacyjna, ale kilku rekordzistów znów zaangażowanych w grę, a później liga na całego. No tak, no trudy całego sezonu będą na pewno odczuwalne. U nas faktycznie tych kontuzji troszkę się naroiło, ale pokazaliśmy jakość, czyli nie ilość, tylko jakość i to ma znaczenie. Fajnie, że wchodzący zawodnicy mogą zastąpić tych, którzy nie grają i chwałam za to. Wiadomo, sezon jest długi, musimy się oszczędzać, musimy dbać o to, żeby jak najmniej tych kontuzji. Fajnie ze sztabem, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, działamy. Tak jak to było powiedziane w niedawnym artykule, tak więc walczymy i żeby zdrowie tylko dopisało, będzie dobrze.